Szczecinianie poznali nową markę miasta. Prace trwały pół roku, były badania, konsultacje i analizy. Włodarze miasta i urzędnicy pracowali wspólnie z firmą BNA. Jaka będzie strategia rozwoju? Jak Szczecin będzie wyglądał w 2050? Jakie będzie nowe logo? Jakie barwy będą nas reprezentować? Dowiedzieliśmy się w poniedziałek, 14 kwietnia. Strategia marki, jaką dzisiaj przedstawiliśmy, to pewna filozofia na funkcjonowanie, na tworzenie naszego miasta. Ta strategia będzie wkraczała w poszczególne sfery życia miasta, będzie coraz bardziej czytelna dla mieszkańców i myślę, że za parę miesięcy już wszyscy będziemy się z nią identyfikowali i będziemy po prostu nią się cieszyć, bo ta strategia w różnych sferach będzie budowała obraz Szczecina jako miasta zupełnie wyjątkowego, niezwykłego, miasta, które różni się od każdego innego miejsca na świecie. Jeden z konkretów to, myślę, Filharmonia Szczecińska. Kiedy tak naprawdę ją zobaczymy? No, w tej chwili trwają prace projektowe. Projekt jest przygotowany przez Studio Barozzi Vega z Barcelony. Architekci są z nami w stałym kontakcie i myślę, że do końca roku pojawi się projekt, a więc w przyszłym roku będziemy ruszali z tą bardzo ważną inwestycją, która doskonale wpisuje się i pod względem swojej architektury i funkcji właśnie w strategię marki Szczecina. Logo będziemy wdrażali już właściwie od jutra, więc te elementy miękkie na pewno najłatwiej będzie przystosować i ten brand miasta będzie już dostępny, czytelny i będzie trafiał i do mieszkańców, i do osób z zewnątrz. Należy pamiętać o tym, że mówimy o strategii rozwoju miasta, o marce miasta, czyli ta marka powinna być eksponowana przede wszystkim w mieście, ona powinna w to miasto wchodzić. To nie powinny być projekty typowo promocyjne, tylko projekty życiowe, takie, których ludzie może nie od razu, nie w ciągu dwóch tygodni, miesiąca, trzech miesięcy, ale zaczną powoli dotykać. To autobusy o określonej kolorystyce, to te wiaty autobusowe czy tramwajowe, to zieleń w mieście, to coraz więcej czystości w mieście. I to jest ten pierwszy aspekt. A druga kwestia to są rzeczy spójnego prezentowania się miasta na zewnątrz. Czy to w materiałach reklamowych, czy poprzez stoiska promocyjne na targach, na różnego rodzaju wystawach, czy poprzez stronę internetową chociażby, która lada chwila też będzie nowa. Musimy się wyróżnić, musimy powiedzieć głośno o sobie. Tego typu kontrowersyjny projekt mówi głośno o Szczecinie i o tym trzeba pamiętać.